Pixar w pudełku. Rozumiecie związek między położeniem, prędkością a przyspieszeniem. Zanim podamy wynikające z fizyki wzory opisujące ruch cząstek, pomówmy o prędkości. Ważne jest, jak szybko porusza się cząstka, ale też w jakim kierunku. Tutaj w dół. Coś, co ma wartość i kierunek, możemy opisać wektorem. Na rysunku to strzałka. Wskazuje kierunek, a jej długość, zwana modułem, oznacza wielkość. Tu jest punkt zaczepienia, a tutaj zwrot. Wektor prędkość opisuje szybkość i kierunek ruchu cząstki. Krótki wektor oznacza, że cząstka porusza się wolno, długi, że szybko. Tutaj piłeczka porusza się w dół, więc wektor prędkości ma taki kierunek. Gdy cząstka przyspiesza, na przykład wskutek grawitacji, długość wektora rośnie, ponieważ zwiększa się prędkość. Przyspieszenie też jest wektorem, bo ma wartość i kierunek. Wartość wektora przyspieszenia nie ulega zmianie, gdy piłeczka spada. Chcecie wiedzieć więcej o wektorach? Link poniżej. Już wiemy, że cząstka spadająca pod wpływem grawitacji ma stałe przyspieszenie, więc jego kierunek i wartość są niezmienne. Jak tutaj. Musimy też dodawać wektory. Robimy to tak. By dodać wektory V i W, przesuwamy punkt zaczepienia wektora W do końca wektora V. O tak. Wynikowy wektor V plus W biegnie od punktu zaczepienia wektora V do końca wektora W. Dużo nowych pojęć. Teraz wypróbujcie to wszystko w ćwiczeniu. Bez wektorów nie byłoby filmów. Wektory są zawsze, gdy coś się porusza.